No bardzo ładna pogoda, cieszę się. Tak, i śpiewają, więc jest super. No i ciepło, pogoda sprzyja. Czy w Jaworznie czuć wiosnę? Takie pytanie zadaliśmy naszym mieszkańcom pierwszego dnia wiosny. Czuć bardzo, bardzo. Pięknie jest. Pięknie. Tak? No dobrze, bo dziś pierwszy dzień czuć wiosny. No. Czuć, czuć. Jasne, że czuć. Jak najbardziej, dzisiaj jest piękny dzień. Pewnie. Bardzo, 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 bardzo. Bardzo przyjemnie. No czuć, czuć. Widać już w powietrzu. Jasne, wiosna, piękna pogoda, pierwszy dzień wiosny, dzień Wagarowicza. Jasne, czuć, można wyjść na rower. Kwiaty ślicznie kwitną, drzewa już pączkują, może i nie do końca. Pogoda robi się coraz cieplejsza, pojawiają się kwiaty, pszczoły zapylają, a my przestawiamy się z trybu zimowego na wiosenny. Symbolicznym momentem przejścia z zimy na wiosnę jest oczywiście moment spalenia i utopienia marzanny jako znak przegonienia zimy oraz przywołania ciepłej i urodzajnej wiosny. Ze zmianą pory roku przychodzą także aktywności typowe dla tego okresu. Można powiedzieć, że ten moment, gdy wiosna przychodzi, po prostu czuć. Rozpoczynają się spacery, wycieczki rowerowe czy prace w ogrodach i na działkach, o czym też mieszkańcy najczęściej wspominają. Aktywności, no spacery. Potrzebne są spacery. No pewno, co dzień spacery z pieskiem. Najbardziej rower, velostrada, także no ja zawsze spaceruję. Rower, spacery. Mamy w planach się przejść, może później jakiś rower, ogólnie rower. Sezon na rower się zaczął, trzeba wychodzić. Jest praca na ogrodzie, akurat wiosna się zrobiła i także zajęcie jest. No raczej w ogrodzie. Porządkowanie.